Hej wszystkim, z tej strony Kate i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zapomnianych imion Disneya. I tutaj, no, długa przerwa w tej serii nam się zrobiła, ponieważ między pierwszym a drugim odcinkiem był rok przerwy. I ja wtedy w drugim odcinku powiedziałam, że mam nadzieję, że uda mi się zrobić trzeci odcinek szybciej, żeby nie był za rok. Wiecie, kiedy to było? 4 lata temu. Shame on me. Ja wiem, ale już do was wracam z tą serią. Szczerze mówiąc, myślałam, że zrobię trzeci odcinek i na tym zakończę, ponieważ wydawało mi się, że jest to materiał raczej wyczerpany, że tutaj już za bardzo nie ma o czym opowiadać, ale tak naprawdę dziś mam zdecydowanie mniej animacji do omówienia, a no imion praktycznie tyle samo co w poprzednich odcinkach. I będzie tutaj dużo imion, które pojawiają się w napisach końcowych, ale nigdy nie zostały wypowiedziane w animacji, więc stwierdziłam, że tutaj również takie imiona omówię. I też możemy sobie przedyskutować, czy chcecie, żebym również o takich imionach wam mówiła, czy chcecie tylko i wyłącznie takie, które będę wygrzybywać po prostu z odmętów internetu, o których nikt nigdy nie słyszał. Zobaczymy. Tak więc, no, mam dla was nową, świeżutką listę zapomnianych imion Disneya, ale jeszcze zanim przejdziemy do tego omówienia, to mam dla was jeszcze segment z sponsorem tego odcinka. Ponieważ słuchajcie, w związku z premierą Dziedzictwa Hogwartu, G2A ma dla was konkurs, gdzie do wygrania jest 5 podwójnych wycieczek na Florydę do Universal Studios, gdzie znajduje się park rozrywki w świecie Harry'ego Pottera. I do wygrania tutaj jest cały wyjazd, więc nie musicie się przejmować przelotem, hotelem, wejściówkami, wszystko macie zagwarantowane i już wam mówię, jak można wziąć udział w konkursie. Wystarczy, że kupicie cokolwiek na stronie G2A, chociaż tutaj Dziedzictwo Hogwartu jest całkiem niezłym wyborem, a następnie musicie ten swój zakup zarejestrować i odpowiedzieć na krótkie zadanie konkursowe: zaprojektuj i nazwij swoje własne zaklęcie. No oczywiście tutaj inspirując się światem Harry'ego Pottera. Czas na wzięcie udziału w konkursie jest do 26 lutego i po właśnie tej dacie będą ogłaszane wyniki. Linki będziecie mieli w opisie, więc zapraszam serdecznie. Powiem wam, że wyjazd do takiego parku rozrywki to trochę jak wyjazd do Disneylandu. Jest to podobnie ekscytujące, więc warto brać udział. Polecam, zachęcam. Linki w opisie. A teraz już możemy przejść do zapomnianych imion Disneya. Zacznijmy sobie od Moany, bo powiem wam, że dla mnie to jest taka animacja, która jest najbardziej fascynująca pod kątem takiego zgłębiania, czego jeszcze nie wiemy, co tam miało być, a tego nie ma. I jeśli chodzi o imiona z tego filmu, to ja w ogóle byłam przekonana, że one w tym filmie są wypowiadane, ponieważ jeśli znacie mnie troszeczkę lepiej, to zapewne wiecie, że hałasy w tle to kot, który się bawi, ale uwielbiam słuchać outtake'ów na soundtrackach z filmów Disneya i Moana ma tych outtake'ów troszkę i tam w tych piosenkach, które miały trafić do Moany, ale nie trafiły, ponieważ no, zmienił się troszkę scenariusz, normalnie padają imiona na przykład babci Moany, więc w związku z tym ja naprawdę byłam pewna, że te imiona w tej animacji są. Sprawdziłam, obejrzałam całą animację, żeby się przekonać i się okazało, że ani imiona rodziców Moany, ani imię jej babci nie zostało ani razu wypowiedziane, więc jeśli chodzi o jej babcię, to to jest babcia Tala, a rodzice to jest wódz Tui i mama Sina. I dla mnie to było o tyle specyficzne, że te imiona pojawiają się na napisach końcowych. Mam na przykład soundtrack z tego filmu, gdzie normalnie, gdzie macie tekst piosenki, to w miejscu, gdzie jest napisane, kto śpiewa dany fragment, też te imiona są wymienione. Więc dla mnie to było takie oczywiste, że te postacie mają te imiona i każdy to pewnie wie, po czym znam sobie sprawę, że no nie, w animacji ani razu one nie są używane, więc hej! Teraz już wiecie, że mamy babcię Talę, tatę Tuiego i mamę Sinę. Ale jeszcze z takich ciekawostek, TK w pierwszej wersji scenariusza miał w ogóle mieć imię Tepo,
a nie TK. I w ogóle wtedy to była kobieta, tak, że było wiadomo, że to jest demonica lawy, a później w tej ostatecznej wersji to chyba było mówione, że to jest facet, że to jest ten demon. Ja nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia polskiej wersji językowej, czy w ogóle tutaj zostało to tak przerobione, żeby troszeczkę bardziej odciągnąć widza od tego ostatecznego rozwiązania z filmu, nie wiem, ale no tak, TK miał się nazywać Tepo w poprzedniej wersji i jeszcze ten legendarny wódz, który się pojawia w tych takich wspomnieniach tego ludu, ma na imię Matai Vasa i tego możemy się dowiedzieć z książki Moana The Essential Guide, która chyba nigdy w Polsce nie wyszła, ale szczerze mówiąc to ja już się nie orientuję w tym, co zostało w Polsce wydane, a co nie, bo często jest tak, że ja powiem, że a tego w Polsce nigdy nie było, po czym mam 5 komentarzy, że oczywiście, że było, ja to dobrze znam. Więc no, ale tak, ten wódz w ogóle też w poprzedniej wersji scenariusza miał mieć troszkę większe znaczenie dla filmu, a ostatecznie no tak trochę mniej istotny się zrobił. I jeszcze w grze The Disney Crossroads był nazywany Ghost Matajem. Więc no, tak to wygląda jeśli chodzi o Moanę, ale powiem wam, że ja naprawdę się zastanawiam, czy nie zrobić z Moany jakiegoś rozszerzamy uniwersum, bo dla mnie to jest tak absolutnie fascynująca animacja, tam tak wiele innych rzeczy miało się znaleźć, których ostatecznie nie dostaliśmy, że jest o czym mówić, uwierzcie mi. I tak naprawdę, to ja chciałam zrobić Rozszerzamy Uniwersum z Moany już bardzo dawno temu, już przy pierwszym odcinku z Zaplątanych, ale wtedy się uparłam, że nie, najpierw skończę całych Zaplątanych, a potem przejdę do innych animacji, jak to się ostatecznie skończyło, że no, wiecie jak się skończyło, ale Moana to jest bardzo dobry temat na następne Rozszerzamy Uniwersum. I chyba szybko się za to wezmę, bo kurde, fascynuje mnie ta animacja, serio. I kolejna animacja, w której mamy całą masę postaci, których imiona nigdy nie zostały wypowiedziane w filmie, a mają te imiona, aż naprawdę szczana mi opadła, jak robiłam notatki i się dowiedziałam, że jest tego aż tyle, czyli Encanto! Bo wszystkie te postacie z wioski, które wypowiedziały jedno zdanie, albo czasem nawet nic nie mówiły, mają imiona i na pierwszy ogień mamy tego pana, który na samym początku daje Moanie ten kosz... Moanie. Mirabel, ten koszyk z giftami i jest on w ogóle opisywany jako dostawca osłów, więc okej. Okay. Jego imię i nazwisko to Oswaldo Orozco Ortiz. I też się tak zastanawiam, że ej, może jego imię zostało wypowiedziane w tej animacji. Sprawdziłam. Nie. A wiele tych imion, podobnie w Moanie, tak samo tutaj, pojawiło się po prostu na napisach końcowych, na samym końcu filmu. Więc ciężko mi powiedzieć, czy to się liczy, że to są zapomniane imiona, ponieważ no teoretycznie twórcy te imiona nadali, pojawiło się to w napisach końcowych, no ale nigdy nie zostało to wypowiedziane, więc dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, co sądzicie, czy to się liczy, czy mam o takich imionach mówić w tej serii, czy nie. Bo, no, nie wiem, kurde. I dalej mamy te trzy dzieciaczki z wioski, których w ogóle geneza imion jest całkiem rozbudowana, jednak ja jestem przekonana, że ja tu będę tak przekręcać te nazwiska, że już z góry mi wybaczcie. Ponieważ po pierwsze mamy Alejandrę, której imię wzięło się od przewodniczki Alejandry Espinosy, która oprowadzała filmowców po Kolumbii, kiedy robili swój research do filmu. Dalej mamy Cecilię, która została nazwana na cześć dziecka współreżyserki Carisy Castro-Smith. Nie wiem, czy to się tak czyta, bardzo mi tłumacz podpowiada, ale też nie wiem, czy dobrze. I chłopczyk, który za dużo pił kawy, ma na imię Juancho i pierwotnie miał się nazywać Wicho? Weko? Nie wiem, naprawdę! Ale zostało to zmienione na Juancho, ponieważ to imię wydawało się twórcom bardziej kolumbijskie, ale było to ukłonem w stronę Jose Wicho Valesqueza. Serio nie wiem, który jest w ogóle twórcą tej pięknej, wyszywanej sukienki Mirabel. On ją zaprojektował, żeby wyglądała tak, a nie inaczej. Jest to tutaj po prostu, te imiona są tak, żeby uhonorować twórców i osoby pracujące przy filmie. No całkiem urocze. Nieważne, że tylko my to wiemy, bo to się nie pojawia ani w napisach, ani te dzieciaki nie są tak nazwane, tylko no twórcy mieli takie, a ta dziewczynka się będzie tak nazywać.
Nikomu o tym nie powiemy, ale tak się będzie nazywać. No super, nie? Dalej mamy te postacie, które już są turbo mało ważne w tym filmie, ale mają imiona, bo tak. Po pierwsze mamy Old Arturo. To jest pan, który akurat jeszcze jest wymieniony w napisach. I to jest ten pan, który przyszedł do Abueli, żeby powiedzieć jej, że ludzie z wioski chcą z nią porozmawiać na temat tego, że rodzina traci magię. Postaram się wam tutaj podrzucać to, jak te postacie wyglądają, żeby wam troszkę tak przypomnieć, o które postaci może chodzić. No bo to są naprawdę postaci, które często się pojawiły na 5 sekund w filmie i tyle ich było, więc no jakby... Dalej, seniora Pez Muerto, dość bardziej rozpoznawalna, można powiedzieć, pani, ponieważ to jest ta pani, której zdechła rybka i strasznie mi się tu misa do mnie tuli. Masakra. To jest ta pani, która zdechła rybka, co można wywnioskować po jej nazwisku, ponieważ Pez Muerto to jest właśnie martwa ryba. Zabawne. I z tą panią się wiąże taka śmieszna anegdotka, ponieważ ona została źle nazwana w napisach. Ponieważ aktorka głosowa, która podkłada jej głosu, ma koło swojego nazwiska w napisach napisane seniora Ozma. A seniora Ozma to z kolei jest babeczka, która prosi Luizę, żeby zawróciła dla niej rzekę. I to jest starsza pani, która pojawia się na ekranie dosłownie przez 2 sekundy, tyłem, nawet nie wiemy, jak wygląda jej twarz, mówi dosłownie jedno zdanie i nazywa się seniora Ozma. I tutaj w zasadzie ona jest na tyle często poruszana tematem wśród fanów, dlatego że właśnie tutaj te nazwiska zostały pomylone przez twórców. Ja nie ogarniam, ale ciekawy temat. Tutaj tyle, jeśli chodzi o postacie, które zostały wymienione w napisach. Mamy jeszcze seniora Floresa i to jest ten pan, który narzekał, że wyłysiał, ale można znaleźć jego nazwisko w napisach dla niesłyszących. Jak puścicie sobie Encanto na przykład na Disney Plusie z angielskimi napisami dla niesłyszących, to tam macie faktycznie napisane senior Flores w momencie, kiedy on coś mówi. Więc... tak, to takie imiona z takich postaci, które coś powiedziały. Jest jeszcze jedna taka postać, która nic nie powiedziała. Pojawiła się w filmie w 2 scenach, żeby podawać Abueli kamienie. To jest ta pani, tak wygląda. I ona nazywa się Lily. Dlaczego ma imię? O co chodzi? Jest to ukłon w stronę Edny Liliany Valenci Murillo. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłam, która była konsultantką odpowiedzialną za wdrożenie afrokolumbijskiej reprezentacji w filmie. I stwierdzili, że żeby uhonorować tą panią, to nazwijmy tą postać tak. Już nie mamy kogo jak nazwać, więc nazwijmy tą tam, co się pojawia w 2 scenach. No, więc Encanto pod tym kątem jest naprawdę śmiesznym tematem. Szanowni, dosłownie każdy ma imię, nie? Nawet jak nic nie mówi. Wspaniałe, naprawdę kocham to. Dalej w głowie się nie mieści i tutaj też mamy kilka naprawdę ciekawych przypadków, ponieważ po pierwsze rodzice. W ogóle rodzice dla tej serii to jest wspaniały temat. Naprawdę, praktycznie wszyscy rodzice we wszystkich filmach Disneya nie mają imion, ale tak naprawdę to mają, co nie? Tak więc rodzice naszej Riley mają na imię Jillian Marie Anderson, skracane do Jill, a także William Anderson, skracane do Bill. No to jest bardziej oczywiste. Tak więc tak, rodzice mają imiona i one zostały podane w książce Inside Out The Essential Guide. Tak samo jak wcześniej było z Moany Essential Guide, to tak tutaj mamy z właśnie w głowie się nie mieści Essential Guide. W ogóle te książki są bardzo fajne. Jak je zaczęłam przeglądać, bo znalazłam w internetowym archiwum do wypożyczenia i zaczęłam przeglądać te książki, tam jest tyle ciekawych informacji, że czy tego na pewno nikt nie wydaje w Polsce? Bo ja bym bardzo chętnie położyła swoje łapki na tych książkach, szczególnie jakby były po polsku, więc tam serio, tyle różnych imion, nazwisk, innych informacji, które się w animacjach nie pojawiają, a tam są, ja chcę, poproszę. Ale tak, tutaj mamy imiona rodziców Riley, a dalej jeszcze kilka postaci z jej głowy. Po pierwsze Frank i Dave, to jest dwójka tych policjantów, którzy się kłócą o czapkę. I tutaj jest ten żart, że oni są nazwani po swoich aktorach głosowych, ale na odwrót. Ponieważ Dave Goels podkłada głos Frankowi, a Frank Oz podkłada głos Dave'owi.
Okej. Okay. I tutaj ich imiona znajdują się na napisach końcowych, ale w angielskiej wersji, a w polskiej wersji są nazwani Grzesiem i Jasiem. I w ogóle imię Grześ pada w polskiej wersji językowej, bo w angielskiej wersji językowej, z tego co widziałam, te imiona w ogóle ani razu nie są użyte, a w polskiej wersji jeden mówi do drugiego Grzesiu. Więc okej, okay, Grześ faktycznie nie został zapomniany, ale Jaś już tak. No, więc tutaj mamy ich. Niestety w polskiej wersji już ten żart z aktorów głosowych nie został zachowany, przykro mi. Dalej mamy zapominaczy, czyli tych dwóch robotników umysłowych, jak to brzmi, no tych z umysłu Riley, którzy usuwali już niepotrzebne wspomnienia, i oni nazywają się Paula i Bobby, i oni również są po prostu wzięci od aktorów głosowych, jednak tutaj już bez żadnego twistu i żartu, tylko po prostu Paula jest od aktorki głosowej Pauli, a Bobby jest od aktora głosowego Bobiego. Okej. Okay. I jeszcze to mnie też dziwi, że tutaj powoli wkraczamy w takie no, motywy z Encanto, ponieważ jest pan Fritz i to jest pan, który na samym końcu postacią montuje tam w tym umyśle ten panel taki rozszerzony do różnych emocji i on mówi, no to proszę bardzo, macie rozszerzony panel i se idzie i tyle go było, a ma na imię Fritz. I te wszystkie imiona są w napisach końcowych, ale tylko i wyłącznie w angielskiej wersji, bo w ogóle w polskiej wersji, tak, puszkę tutaj teraz mam, w polskiej wersji są wymienieni polscy aktorzy głosowi i tamte imiona są zmienione albo ich nie ma, więc tutaj tylko i wyłącznie ten Grześ i Jaś zostali wymienieni w polskich napisach, ale na przykład Paula, Bobby i Fritz już nie zostali. Chociaż Fritz może został? Na pewno Paula i Bobby nie, ale no, to tak. No kurde, naprawdę. Ja się zastanawiam, czy to jest cheating i pójście na łatwiznę, że ja wam tutaj mówię o imionach, które są w napisach końcowych? Dajcie znać! Dalej, Raya i ostatni smok. Ten film już nie był tak wdzięczny do przeglądania i poszukiwania zapomnianych imion, ponieważ mamy tylko i wyłącznie dwa, a też znalazłam postacie, które nie mają imion i zupełnie ich nie mają. Zostały zupełnie zapomniane. Ale jeśli chodzi o takie postacie, które mają imiona, to po pierwsze jest ta staruszka, która jest nowym wodzem szpona i ona się nazywa Dang Hu. I ona została normalnie wymieniona w napisach. I jeszcze ten żołnierz, który podróżuje na początku z Namari i dostaje od niej po mordzie za to, że jej się sprzeciwił, to on się nazywa Van Wachn? Nie wiem, jak to się czyta. Ale to są dwie postacie, które nie zostały nazwane w animacji. Ich imiona pojawiają się w napisach końcowych. Chociaż powiem wam, że kiedy ja zobaczyłam te postacie w napisach końcowych, to miałam takie: kim jesteście? I musiałam bardzo długo szukać, żeby się doszukać, kto w napisach końcowych jest dopasowany do której postaci z filmu, więc to w sumie też jest jakaś informacja dla was, jakbyście nie wiedzieli, więc no, tutaj niestety szukałam bardzo długo, jak nazywa się pani wódz Ogona i pan wódz Grzbietu, jednak no niestety nie znalazłam. Oni zupełnie nie mają imion i no szukałam w wielu różnych źródłach, nie zostali nazwani. Absolutnie nigdzie. Może kiedyś to się zmieni, może jeszcze do was wrócę kiedyś z informacją, że została wydana książka i w tej książce te postacie zostały nazwane, ale niestety póki co nie mam nic więcej z Rai, więc no tutaj smutne. Szkoda. I już na sam koniec, bo chyba i tak za bardzo się rozgadałam, mamy Wielką Szóstkę, ponieważ w Wielkiej Szóstce mamy postacie, które mają pseudonimy nadane przez Freda, ale tak zaczęło mnie zastanawiać, ej, oni pewnie mieli jakieś normalne imiona również, więc jeśli chodzi o Gogo lub po polsku Toto, to ona się w bo to Wielka Szóstka jest na podstawie komiksów Marvela, nie? I ta postać w komiksach nazywała się Leiko Tanaka, jednak według aktorki głosowej, która podkładała głos Gogo w animacji, jej takie prawdziwe imię to Ethel, jednak to tutaj nie wiem na ile to jest prawdziwe, no ale aktorka głosowa się upiera, że tak właśnie jej postać się naprawdę nazywa. I jeszcze Honey Lemon, która w komiksach nazywała się Aiko Miyazaki, ponieważ no, te wszystkie postacie w komiksach były Japończykami, a no, tutaj ich narodowość została zmieniona do animacji, bo w ogóle Gogo w animacji jest Koreanką, a nie Japonką.
Ale jeśli chodzi o Honey Lemon, to nie znalazłam żadnego innego imienia, które mogłaby ono tutaj mieć w animacji jako takie prawdziwe imię, a serial z kolei, Wielka Szóstka, sugeruje, że Honey Lemon to jest jej prawdziwe imię i nazwisko. Bo tam w pewnym momencie pojawia się jej identyfikator ze studiów, gdzie ma wpisane Honey Lemon w miejscu imienia i nazwiska. Więc trochę kiepsko, to jest w ogóle głupie, ponieważ film wprost mówi, że Gogo, Honey Lemon i Wasabi to są pseudonimy nadane przez Freda, ale jak zaczęłam tak głębiej szukać, to w zasadzie ich temat, ich prawdziwych imion został totalnie olany, bo na przykład Wasabi w komiksach miał pełne imię i nazwisko Wasabi No Ginger, gdzie w animacji to jego nazwisko No Ginger zostało usunięte, ale tak naprawdę w wielu innych materiałach okołofilmowych to nazwisko jest używane, na przykład w książkach i innych tego typu miejscach. I nawet jest wspominane, że on bardzo nie lubi tego swojego pseudonimu nadanego przez Freda, ale tak naprawdę to nigdzie indziej nie da się znaleźć nic na temat jego prawdziwego imienia, więc troszkę jestem zbulwersowana. Może kiedyś poszukam bardziej i znajdę, ale nic póki co nie znalazłam. Mam tylko tą Ethel, jeśli chodzi o Gogo. I jeszcze na sam koniec Fred, bo szczerze to ja nie wiem, czy jego pełne imię i nazwisko zostało kiedykolwiek wypowiedziane w animacji, ale nazywa się on Fredrik Flammarion Fredriksson, ponieważ tak, Fredrik Fredriksson. Super imię i nazwisko, ale jest to Fredrik Flammarion Fredriksson IV, a jego ojciec, który się pojawia na portrecie, ale także w scenie po napisach, który w ogóle był grany przez Stana Lee, nazywa się Fredrik Fredriksson III. Więc tak, nazwał swojego syna dokładnie tak samo, tylko to Flammarion ma po matce. Ale to tak, takie dodatkowy bonus, bo w sumie to ja nie pamiętam, czy to imię się pojawiło w animacji, ale tak stwierdziłam, że dodam. No bo to tyle. Tych imion było no, podobna ilość, co w poprzednich odcinkach, a i tak strasznie się rozgadałam. Ja tak mam, że po prostu rozgadam się jeszcze na temat innych jakichś takich dodatkowych aspektów wewnątrz animacyjnych i fascynuje mnie to po prostu, ale to pewnie widać, więc no. Koniecznie dajcie mi znać, czego oczekujecie dalej po tej serii, bo szczerze mówiąc myślałam, że powiem wam dzisiaj kończę, nie ma już więcej materiału, nie ma o czym gadać, ale jest jeszcze tego troszeczkę. Tylko no koniecznie musicie mi powiedzieć, czego oczekujecie, czy faktycznie mam wygrzebywać z zakamarków internetu absolutnie najbardziej zapomniane imiona, o których nawet twórcy by się kłócili, że oni nigdy tego imienia nie nadali, co ty mówisz? Czy takie imiona, które się pojawiają w napisach końcowych też są ok? Dajcie znać, a na pewno jeszcze no przynajmniej jeden odcinek tej serii kiedyś stworzę, kiedy nie wiem, nic nie będę obiecywać, bo no ostatnio obiecałam, że będzie szybciej niż za rok i wyszło mi po 4 latach, nie? Więc no, ale zobaczymy. A póki co bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeszcze przypominam o konkursie od G2, gdzie można wygrać wyjazd do parku rozrywki z Harry'ego Pottera. Też super sprawa. No i co? Do następnego materiału. A jeszcze oczywiście w opisie macie linki do innych moich social mediów. Dziękuję oczywiście wspierającym. Jesteście absolutnie przekochani i w ogóle jak ktoś tam umknie mi z tych wspierających, to pojawiacie się nowi, więc a Boże, jest was tylu, jak mnie to strasznie jara. Dzięki, że jesteście. No, już nie przedłużam. Do następnego. Pa, pa!